Jestem Robert Wróblewski. Jestem fizjoterapeutą. Siadaj i oglądaj. I'm not trying to stop a hurricane. No i witam w kolejnym odcinku, gdzie przeanalizujemy sobie dzisiaj zmysł powonienia. Myślę, że powinno być fajnie. Zaczniemy sobie od ciekawostki. W naturze mamy tutaj około 50 tysięcy zapachów, ale odróżniamy z tej puli jedynie 10 tysięcy. No, to i tak dużo. Dla niektórych nawet za dużo. Niektóre sprawiają miłe wrażenie, a niektóre są odrażające. Niektóre są bodźcem ostrzegawczym, niektóre koją, a niektóre pobudzają układ przyspółczulny, aktywując mechanizmy trawienne. Ale każdy zapach to chemia. Acetyl izobutylu, kwas waniliowy i setki innych związków odpowiadają za super zapach czekolady. Róże, które tak bardzo uwielbiamy dawać kobietom, to zapach alkoholu fenyloetylowego. Rybka śmierdzi dimetylaminą wytwarzaną przez bakterie. Ale dimetylamina bardzo dobrze rozpuszcza się w zimnej wodzie, więc dobrze jest naczynia po rybie przepłukać zimną wodą. Zęby też. A potem dla pewności guma do rzucia i można ruszać. A w naszym nosie znajduje się 10 milionów komórek wychwytujących zapachy. Komórki na powierzchniach mają około 10 tysięcy receptorów. Każdy związek, jako drobina, trafia na odpowiedni receptor. I receptor generuje impuls, który trafia do mózgu. Czucie woni rozpoczyna się już w jamie nosowej. Powietrze wnikające do nosa ulega ogrzewaniu, a prądy konwekcyjne pomagają dotrzeć powietrzu do sklepienia jamy nosowej. Lotne cząsteczki ulegają tam stężaniu i tam rozpuszczone w śluzie stymulują chemoreceptory. Znajdują się one powyżej górnych małżowin nosowych. Dalej włókna przechodzą przez blaszkę sitową i dalej na opuszkę węchową, gdzie muszą się trochę powiązać i potworzyć synapsy. Opuszka węchowa. Podstawka z Bear Gryllsa. Fajna książka, odcinek z lodowcem. Dalej pasmem węchowym do pola węchowego w płacie skroniowym. I tutaj kora mózgowa interpretuje sobie sygnały. I mamy odczucie woni. Koniec. A odczucie woni można czasem kojarzyć ze wspomnieniami. I to na bardzo długo. Wystarczy jakiś ostry zapach. Niestety niektórzy mają anosmię. Nie czują zapachów. Czasem przyczyną jest niska temperatura otoczenia. Zapalenie błony śluzowej. Czasem alergie. Polipy nosa. Zakażenia, urazy głowy, dużo antybiotyków i wszystko, co będzie nam prowadziło do uszkodzenia nerwu i komórek węchowych. Anosmię należy odróżniać od hiposmii. Coś tam czujemy, ale w bardzo niewielkim stopniu. I jeszcze taka propos pojedynczego zapachu. Pamiętajcie, że macie około 30 sekund, żeby się nim nacieszyć albo napłakać, bo potem nasz organizm się adaptuje. A co silniejsze, węch czy smak? Przygotujcie sobie gruszkę i jabłko. Zaproście potencjalną ofiarę. Tylko na potrzeby badań. Zawiążcie jej oczy. Dajcie jej do zjedzenia jabłko. I gdy będzie jadła, podłóżcie pod nos sprytnie gruszkę. Najlepiej taką naciętą, żeby mocno dawała. Ciekawe, czy powie, że jadła jabłko. Dobra, to chyba będzie na dzisiaj wszystko. Więc jeżeli Ci się podobało, kciuk w górę, subskrybuj mój kanał, znajdź mnie na Facebooku. Cześć! We've been down when we could have been high.